Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj, to jest podcast Gamecast Biznes w Grach. Dzisiaj naszym gościem szacownym jest Paweł Sobik, prezes Spectral Games. Witaj, witaj Pawle. Dziękuję, że jesteś. Witam, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że spędzimy miło na najbliższy czas. Tak, miły, romantyczny czas przed nami. Jak to mówią, na najbliższe 60 do 90 minut jesteś mój, więc jakby bez podtekstów, po prostu, oczywiście. Po prostu jesteś ze mną, wspólnie jesteśmy razem. To najważniejsze. Witaj, dziękuję, że jesteś. Wiesz mniej więcej, na czym nasza koncepcja polega, więc trochę gadamy bardziej o biznesie w grach, jak sama nazwa wskazuje, niż stricte dewowaniu, więc jesteś tego dobrą osobą, bo Łukasz Tywoniak, czyli bo Łukasz Tywoniak jest game directorem u ciebie, prawda? W sensie w jest Spectrale. Head of studio, slash tak. Producentem i wiceprezesem zarządu, tak. Tak, bo Łukasz i jest takim... przyjacielem moim. Tak, Łukasz jest takim typem, wiesz, nerda i takiego bardzo nerda, a ty jesteś tym drugim, ty jesteś, no, nie panem wiem. Panem od cyferek. Tak, panem, nie wiem, czy panem Zuckerbergiem. Monetem. Tak, ale tym drugim, bo w każdym dobrym biznesie techowym jest ich dwóch. Jeden jest od pieniędzy i wymyślania... albo czasami kreowania rzeczywistości, a ten drugi jest od narzekania, że to się nie uda, a potem robienie dlaczego tego. Dlaczego tak drogo, tak? Tak, więc Łukasz sam powiedział, że on by wolał, żebyś to jednak ty gadał. Trochę szkoda, bo on jest takim nerdem, więc tak. Jakby jak sporo u mnie jest prezesów, czy takich ludzi od biznesu, to fajnie czasu mieć bardziej kogoś nerdowatego, ale to ja Łukasza jeszcze to następnym razem przycisknę, tego pozdrawiamy. Łukasz, pozdrawiamy oczywiście, cudowny człowiek. Dziękuję, że jesteś, bardzo fajnie. Dzisiaj będziemy mieli okazję troszeczkę o was, o studiu Spectral, jako studiu robiący VR-owy tytuł, VR-ową odmianę tytułu Medieval Dynasty, dużego polskiego hitu, ale no właśnie też dwóch hitów, bo i Medieval Dynasty jest hitem, ale i wasz wierowy tytuł również jest hitem. Jesteśmy bardzo niedaleko od metowego eventu wierowego, tak największego w skali roku, tak? Z tego, co kojarzę. Tak. Więc jest trochę do opowiadania. Więc jak już ustaliliśmy, że jesteś Zuckerbergiem Spectral Games, to powiedz, czy też byłeś na oczyszczającym tripie w Indiach, zanim wymyśliłeś, że chcesz pracować w grach, czy inaczej to się zaczęło? Czy byłeś gdzieś na jakimś swojskim biwaku i rozkminiłeś, tak, to jest ta droga, to będę robił w życiu? My jesteśmy, że tak powiem, usadzeni na Śląsku, także my tu trip z okazji powietrza mamy na co dzień. Trip na starą kopalnię, tak? Dokładnie, tak. Jezioro zalane, także jest podróżować. Nie, moja kariera w ogóle zaczęła się daleko od game devu, bo z wykształcenia i przez pierwsze 10 lat swojej kariery zawodowej jestem prawnikiem. I pracowałem w kancelarii prawnej, jednej z największych na Śląsku, ale od zawsze interesowałem się technologiami, od zawsze interesowałem się grami i takich klientów starałem się w kancelarii dla siebie zagospodarować. I jednym z takich klientów było katowickie studio Incuvo, które na tamten czas robiło grę mobilną Kreateria. Dopiero po jakimś czasie przerzuciło się na VR dzięki inwestycji przez Blight Fund, którą pomogłem przeprowadzić jako prawnik. I po tej transakcji prezes zarządu Andrzej Wychowaniec zaproponował mi, czy nie chciałbym zostać asystentem zarządu, czyli osobą, która będzie mu doradzała w codziennym funkcjonowaniu spółki. Przyjąłem tą propozycję i tak moja kariera w game devie się zaczęła, bo nie byłem jakby tylko prawnikiem, ale też osobą, która pomagała w codziennym funkcjonowaniu studia. Tak też poznawałem proces produkcyjny. I kiedy pojawiła się okazja pozyskania licencji na Medieval Dynasty, no to postanowiłem skorzystać.
Dobrze, czyli ty, bardzo standardowa historia, nic tak. nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Czy jesteś standardowym graczem? Czy jesteś takim hardkorowym graczem, czy jesteś casualowym graczem? Jestem Od razu powiem dlaczego pytanie, bo za tydzień wybieramy się na Poznań Game Arena i GIC, tudzież Geek, tudzież Game Industry Conference, czyli naszą największą konferencję branżową, na której zauważyłem bardzo, bardzo duże zagęszczenie prawników w masowych ilościach wysyłające kancelarie po 7-8 osób. Więc pomyślałem, kurde, czy to konferencja techowa, czy już jesteśmy na branżówce prawniczej. Więc powiedz mi, jakim graczem ty jesteś, bo tych prawników na GIC-u oddzielnie zapytam. Dobrze, ja jestem graczem casualowym, a szczególnie lubuję się w grach, które mają dobre story, czyli niekoniecznie to musi być gra multiplayerowa. Ja po prostu lubię dobrą historię w grach. Zacząłem w ogóle od pierwszego i drugiego Baldura, a potem tytuł, do którego od czasu do czasu sobie jeszcze wracam, czyli Final Fantasy VII, a dziś w zasadzie katuję Cyberpunka, gdzie już mam ponad 800 godzin rozegranych, także tego rodzaju tytuły mnie interesują. Co się robi w Cyberpunku po 100 godzinach? Próbujesz grę zepsuć, czyli próbujesz wszystkiego, czego nie próbowałeś wcześniej, czytasz każdą ulotkę, każdego shreda, zaglądasz w każdy zakamarek i odkrywasz różne ciekawe rzeczy, które devowie tam przygotowali, a jest ich też bez liku. Okej. Okay. Najciekawsze odkrycie? Że? Meredith Stauff to jest taka postać, NPC, agentka Militechu, i w zależności od wyboru, który gracz podejmie, ona albo potem czeka na ciebie w pokoju hotelowym, gdzie przy okazji po pewnej akcji możesz uzyskać bardzo ciekawą broń o nazwie Pantwardeusz, albo drugi rodzaj zakończenia jej historii jest taki, że znajdujesz ją martwą na dnie jeziora. Także to było dosyć zaskakujące. Okej. Okay. Dobrze, czyli prawnik, który stał się prezesem, trochę casual, ale w jarze, który rozumiem jest z jednej strony w miejscu, jakim pewnie jeszcze nie był w perspektywie jakby skali, a z drugiej strony VR nadal jest taką niespełnioną obietnicą branżowo, tak? Bo mieliśmy kilka obietnic, że miało być już ekstra, ostatecznie nie jest, ale na spokojnie, e-sport ma dokładnie tak samo, też miało być super już dawno i już miały być areny e-sportowe, jakby jest jak jest. Nie jest źle, ale tak momentami, jak się tym przypatrzeć, to trochę bez szału. W Polsce w perspektywie VR-u mamy chyba troszeczkę gorzej, bo parę studiów, czy parę zespołów no, zaliczyło, delikatnie mówiąc, zjazdy albo upadki. Więc powiedz mi od razu, jak to u was wygląda, bo rozumiem, że też podlegacie temu trendowi. Jak to jest, jak się robi VR-owe gry i w jakim bardzo prostym momencie ze swojej kariery dzisiaj jesteś? Czy jesteś bardziej jako studio może, nie jako ty prywatnie? Tak, tak. Czy gry VR-owe się robi prosto? Odpowiem, że nie, bo jakby wiele osób ma takie wyobrażenie, ach, jestem deweloperem, co za problem zrobić grę na headset VR-owy. Najbardziej popularny to jest nic innego jak hardware Samsunga 9, więc zrobić tam grę, która będzie w miarę dobrze wyglądała, świetnie działała i pod kątem optymalizacyjnym musi osiągnąć 72 FPS, bo taki jest wymóg mety. To jest naprawdę cholernie trudne zagadnienie. My przy okazji Medievala się trochę w tym wyspecjalizowaliśmy, bo udało nam się zrobić pierwszą grę z pełni otwartym światem. Czyli nie fejkujemy tego otwartego świata. Nasza droga była pełna wybojów i różnych dziwnych zakrętów. Zresztą jak chyba jest to taka typowa game devowa historia, jakby większość studiów takie gdzieś tam historie ma. Obecnie jest dobrze, jest stabilnie. Mamy swój pierwszy tytuł za sobą i to od razu o takiej skali, który został bardzo, bardzo dobrze przyjęty przez graczy. Jesteśmy jednym z najwyżej ocenianych tytułów na sklepie i już rozglądamy się za kolejnymi projektami, które są przed nami. Myślę, że za niedługo może będziemy mogli coś ogłosić.
No właśnie, by spełniacie marzenie każdego game developera, nie wiem czy globalnego, ale na pewno tego polskiego, który od nastu lat, ten młody przychodzący i chcący robić gry, mówi, że będę robił MMO. Tak, taka była, tudzież gra RPG i to tak. Najstarszy dowcip w game devie. Wam ta sztuka w VR-ze, ale się udała. I powiedz mi, jak to wygląda, na dzisiaj, jak widzisz wasze perspektywy, bo macie coś sobie w planach, jesteście po sukcesie. Ile się kopii sprzedało? Gdzieś chwaliście się tym, czy nie lubicie? Nie chwaliliśmy się, nie możemy się chwalić, umowa z metą nam tego zabrania, ale jest dobrze. A recenzji ile macie? 1000 ocen prawie, bo tam 990 coś i 600 ileś recenzji. Okej. Okay. No także dobrze, ja przepraszam, że jeszcze ci wejdę w zdanie, ale to debiutowaliśmy w sensie Medieval Dynasty New Settlement zadebiutował 28 marca, także niespełna 6 miesięcy. Tak, pół roku. Znaczy, to ja wiem mniej więcej, jaki tam plus minus jest przelicznik recenzji do liczby sprzedanych sztuk, ale to sobie, jak ktoś chce, to sobie poczyta, tak? To nie tak po prostu. Albo ciebie zapyta na PGA na przykład. To nie, że odpalisz odcinek podcastu i wszystko będzie jasne. Tak, no, poszukajcie sobie o przelicznikach. Bieramy ciekawość ludzką. Tak, ale gratulacje tym bardziej, bo ja rozumiem, że to jest i był jakby, nadal jest trudny gatunek do VR-owania. Mm-hmm. I Medieval jest Dynasty, jest sam w sobie materiał dosyć trudną. Super, że się w ogóle udało w świecie, w którym VR-owe tytuły, znaczy są oczywiście sukcesy, ale to nadal jest, tak, sorry za szczerość, ale chyba ten nasz VR-owy kawałek rynku jest w jakimś tam, nie kryzysie, ale w trudnym miejscu, tak, jakby chyba gry VR-owe nadal są trudnym biznesem, tak, to nadal nie są te ilości. I teraz, czy te ilości potencjalnie sprzedanych gier nadal jakby wierzycie w to, że one urosną do jakichś tam większych cyferek. Jakie są predykcje na dzisiaj, tak? Bo jesteś po evencie Mety, to zaraz sobie przejdziemy do jakby eventu per se, ale na dzisiaj przynajmniej tak na luźno tego podchodząc. Czy VR-owe gry mogą, czy mają przed sobą ten okres takiego potencjalnie dobrego wzrostu, że w końcu będzie można powiedzieć, że gry VR-owe już im się udało? Czy to nadal jest jeszcze parę lat takiej niepewności i dopiero może w jakimś tam kolejnym cyklu VR zaskoczy? Jak to widzisz dzisiaj? Na pewno w ten VR ciągle wierzymy. Tu troszeczkę obraz został zafałszowany rokiem pandemicznym, kiedy podpadały komunikaty, że Meta sprzedała 20 milionów headsetów prawie swojego flagowego wtedy produktu, czyli Questa 2. I troszeczkę ten rok pandemiczny i rok po nim następujący zafałszował obraz, bo nagle się wszystkim wydawało, że och, tyle headsetów sprzedanych, to przecież VR wybuchnie, wszelkie prognozy wyszczeliły do góry. A on bardzo zafałszował ten obraz, jak już mówiłem. Jakby wyjąć ten rok pandemiczny, to od 2016 roku, jak Meta, wtedy Facebook, przejęła Oculusa, mamy wzrosty. One są niewielkie, bo jednocyfrowe przeważnie. I ten headset po pierwsze jest coraz lepszy technologicznie. Coraz więcej deweloperów zaczyna się tą technologią interesować i w niej specjalizować, co jest też jakby niezbędnym czynnikiem do sukcesu. I zaczynają ten rynek dostrzegać. Przy okazji jest bardzo dużo studiów indie, które starają się jakiś content, jakieś gry tworzyć na sklep Mety. Sama Meta również tego VR-u się uczy, bo jakby wydawałoby się, że przy takiej ilości ekosystemów dla graczy w zasadzie są gotowe rozwiązania, które można zaimplementować od zera i swój ekosystem czy swój sklep stworzyć. Meta poszła troszeczkę swoją drogą, popełniając parę błędów po drodze, natomiast wyciąga z nich wnioski, poprawia ten sklep, poprawia ten ekosystem, więc ja jestem bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o przyszłość VR-u. Sama Meta, o ile dobrze wiem, a rozmawiam z ludźmi z Mety, to do 2030 roku mają już zaplanowane następne headsety, które będą wypuszczać w jakimś tam określonym terminie, one będą coraz lepsze. Natomiast żeby VR stał się, może nie, że
mainstreamem. Żeby zostać mainstreamem, to będzie bardzo ciężko, natomiast żeby został powiedzmy czwartym wyborem graczy po PC-tach, po konsolach i po handheldach typu właśnie Steam Deck, potrzebuje mieć lżejsze. No chyba jeszcze mobilki po drodze, bo tak naprawdę przed handeldami tak, mobilki, ilościowo mobilki są chyba przed handeldami nadal, tak? Znaczy nadal, no tak, oczywiście nadal. Tak. Natomiast mobilki troszeczkę są, ja osobiście traktuję troszeczkę inaczej, bo one są po prostu na telefon, na smartfon, który każdy z nas ma i wykorzystuje do 10 innych różnych rzeczy. One nie są, są oczywiście olbrzymim rynkiem, natomiast takim jakby sprzętem czy gatunkiem, branżą stricte game devową, to traktuję PC-ty, konsole, handheldy i potem. Okay. Jakby tu poprzez to, że ilość ludzi, niektórzy mają po 2-3 telefony, to ten rynek mobilny będzie bardzo ciężko doścignąć, mimo że VR troszeczkę zaczynał od takiej platformy mobilnej. Także być może to się uda do tego 2030 roku osiągnąć. Natomiast żeby to się udało, to muszą być moim zdaniem dwa warunki spełnione. Jeden, o którym już mówiłem, czyli coraz lepsze kasety, one muszą mieć lepszą baterię, żeby ona dłużej była w stanie pracować bez ładowania. Muszą być te gogle lżejsze, mieć lepsze możliwości wyświetlania grafiki, czyli po prostu gracz chce czuć, że w danym świecie jest. A drugi warunek to jest ciekawe tytuły w bibliotece danego ekosystemu VR-owego. Meta jakby to dostrzega i ona jakby te headsety ulepsza i one są dosyć często już teraz wypuszczane, coraz nowsze i coraz lepsze. I jeżeli chodzi o bibliotekę, też duże zmiany zachodzą. Bardzo duże znane IP się pojawiają. Już teraz w przyszłym tygodniu będzie Batman, następnie wchodzi Metro, Alien, także zobaczymy, jak sprzedażowo te tytuły sobie poradzą, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze i VR do tego 2030 roku powinien trafić pod strzechy. Okej. Okay. A nie myślisz, że problem też jest, bo tak sobie sam o sobie teraz pomyślałem, czy tam problem nie jest ludzka leniwość i jakby multiplatformowość, czy to, że ze zbyt wielu platform musimy korzystać, żeby pograć w gry, tudzież nawet na swoim kompie, prawda, no mamy Steam, mamy GOGa, mamy coś tam i coś tam i coś tam. I jak VR-owo to teoretycznie kolejna gra, kolejna platforma, bo ja sobie wyobrażam, że nie wiem, no gram w, nie będzie, Mountain Blade'a, tak, dwójkę, i gram sobie po prostu normalnie w grę, PC-tową wersję i chciałbym w którymś momencie, jak już będzie ten handheld, VR-owy headset wydajny, żebym mógł tylko jednym przyciskiem w grze przycisnąć, okej, okay, teraz się przerzucą na VR, nie? I zakładam headset i jakby siedzę na koniu i walczę w Mountain Blade. Jakby ja z czystej leniwości wiem, że chciałbym w tą stronę. To wtedy bym myślał sobie, okej, okay, to jakby to jest headset, w którym nie muszę siadać do oddzielnej sesji grania, tylko w trakcie tego, co i tak robię na PC-cie, jakby oddzielnie mam experience VR-owy, jeśli mam na to potrzebę, tak? Jakby ja rozumiem, że nie w każdej grze to wejdzie. I jakby, prawda, zgrzanie strony sklepu z drugą grą i podzielenie się pieniędzy, bla, 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 i tak dalej, to jest prawnie, tak. prawnie i organizacyjnie jest problem, ale się zastanawiam, czy jakby utrzymanie uwagi kogoś, bo jakby de facto wtedy VR-owe tytuły robią oddzielną, trochę oddzielne community, tak? Trochę jakby robota publisherska, biznesowa, to marketingowa, ona tam grząźnie, tak, w błocie, które się nazywa 16 tysięcy gier na Steamie dziennie, tak, przepraszam, rocznie. Więc wszystko, co robi VR-owe studio, jakkolwiek dobrze nie robi, to na sam koniec musi się przebić przez to, że gracz i tak nadal będzie bombardowany z setkami komunikatów tygodniowo odnośnie nowych gier, czy tam miesięcznie. Więc jakby trzeba cały czas walczyć o jego każde 4 minuty uwagi. Jakby przerzucenie się, dobrze, już dzisiaj się nagrałem, no jeszcze VR-owy headset leży, no bym w coś zagrał, ale trochę mi się nie chce. I się zastanawiam, czy ta ludzka leniwość i jakby dobrobyt, który mamy produktowy, nie jest też sporym
wrogiem VR-u, tak? Jest może nie, że wrogiem, no jest po prostu elementem konkurencji. Konkurencja dzisiaj jest wszędzie i ona jest ostra. Natomiast to tak samo jak mamy platformy do streamingu wideo. Trzeba skakać pomiędzy z tymi platformami, jeżeli chcemy zobaczyć produkcje oryginalne, czyli tak zwane ekskluzywy, które dana platforma sobie robi. No i bardzo często każdy z nas ma po 3-4 takie serwisy streamingowe, z których korzysta. Jedyna właśnie, sorry, że ci przerwę, bo jak siedzisz w techu, więc może wiesz, czy jest apka, którą mogę siąść na telefon, czy na telewizor i mi pokaże, co jest fajnego na którym streamingu i będzie mi wyskakiwać powiadomienie, że dzisiaj jest ten i ten serial się pojawia i na tej i tej platformie i przejdź tutaj, bo jakby ja jak jeszcze nie wiem, co chcę obejrzeć, to marnuję pół godziny na szaflowaniu pomiędzy platformami. Tak, jeszcze chyba takiej apki nie ma, ale też jakby o czymś podobnym myślałem i szukałem. Natomiast chyba dzisiaj najlepszą apką tego rodzaju jest YouTube, że jak będziesz śledził każdą z tych platform streamingowych, ona ci trailery po prostu wyświetla do danej produkcji. Natomiast jednej takiej apki telefonicznej do niej nie słyszałem, więc raczej nie ma. Wracając do tematu, to VR jest po prostu kolejną platformą, która stara się konkurować z konsumentem, którym jest w tym przypadku gracz, o ich czas. I prawdopodobnie do tego, o czym ty marzysz, czyli że grasz sobie na konsoli czy na PC-cie i potem chcesz kontynuować zabawę na headsetie VR-owym, jadąc autobusem, pociągiem, gdziekolwiek. Pewnie do tego też dojdziemy, bliżej tego 2030 niż wcześniej. Natomiast jeżeli dojdzie do tego, że headset VR-owy będzie wielkości okularów, które nosisz, to wtedy będzie dużo bardziej popularny, no bo będziesz go zawsze miał przy sobie. No tak, tylko to do skali okularów brakuje nam, no przecież nie rok, czy dwa, czy pięć, no nie wiem, czy 10 lat, tak? De facto myślę, wielkościowo... Myślę, że 5, a 7. No bo teraz jakby, wiesz, wielkościowo od 2013, tak? Od początku VR-owych headsetów, od pierwszego headsetu mija ponad 10 lat, tak? Jakby skala się... Wielkość jako taka się póki co nie zmieniła. Mm-hmm. One się nie zminimalizowały, okulary się nie zmniejszyły dwukrotnie, tak? Tak, bo to one wymaga... się zmniejszyło 30% może. Ale jakby teraz czy z tego, ile nam zajmie jakby nawet prawda, wszelkie prawa fizyki i prawdopodobieństwa sugerują, że przez kolejne 10 lat może znowu się zmniejszy o 30%. Ale żeby zejść do poziomu okularów, musi się zmniejszyć o ile? O 80-90% de facto. Tak? 80-90% to na pewno, natomiast rozwój zawsze idzie wykładniczo. Tak. Chociażby Meta już dzisiaj pracuje nad czymś, co będzie wypuszczała w 2028 czy 2029. To są już zupełnie inne rzeczy wielkościowo niż teraz. Oni na samym początku dokonali przeolbrzymiej inwestycji w ten rynek i cały czas bardzo dużo inwestują. Tam każdy inwestor jak patrzy, załamuje ręce i mówi, ach, ten dział VR odnosi takie i takie straty. Natomiast już nikomu się nie chce wejść w sprawozdanie finansowe i przeczytać, że 80-90% tych kosztów, które oni mają, to jest dział badań i rozwoju. Czyli rzeczy, które przyszłe będą wypuszczane na rynek, no to wymaga olbrzymiej inwestycji i olbrzymich kosztów na samym początku, zanim coś będzie można wypuścić. Dobrze, czyli VR-owcy są zakałą każdej korporacji na świecie. To fajnie, że to ustaliliśmy. To powiedz mi, jak było na evencie metowym w takim razie, bo znowuż sporo gdzieś tam na Twitterku mi tego latało, czy na LinkedInie, bo jednak parę tych polskich gier VR-owych sobie poradziło. Więc widziałem, że się gdzieś tam widzieliście, spotykaliście, krosowaliście na miejscu, więc to jest bardzo fajne. Ale to chyba trochę jakby jest w zgodzie z tym, co dzieje się w tym standardowym game-devowym świecie, tak? Więc tych Polacy czy w tym segmencie sukcesów mają. I jednocześnie VR jest w tym okresie rozwojowym,
Niby po jakimś długim okresie oczekiwania na przełom, który ostatecznie nie nadszedł, Facebook czy Meta cała jako gigant też jest w takim okresie, no nie wiem jak to nazwać, czy przedkryzysowym, bo ja jakby na całego Facebooka, na Instagrama, tak, Amerykanie na Instagramie jeszcze DM-ują, tak, bo jest to dla nich taka platforma jak dla nas Messenger i tam ze sobą randkują i tak dalej, tak. W Polsce to zjawisko nie wystąpiło tak szeroko, więc jakby Instagram, okej, okay, co nie, ale cała reszta korporacji, to VR tam wydaje się najbardziej perspektywicznym zjawiskiem, tak, ale cała reszta tak niekoniecznie, tak, to nadal Google z siebie więcej wypluwa nowości niż Facebook i czy Meta. I teraz, jak tam było na miejscu, czy tam czuć, że oni myślą o tym, jak być innym Googlem, czy innym sobą, czy innym Dellem z lat 80., który też miał różne problemy, tak? Czy są trochę upadającym gigantem, bo tak się gdzieś tam wydaje, tak? Jakby który nie chce umrzeć, bo jakby jest za duży, ale jednocześnie jeszcze tam, prawda, były te badania, także jeszcze parę lat i na Facebooku będzie więcej martwych kont niż żywych, tak? Więc zjawisko, które jest już bardziej socjologiczne niż biznesowe. Więc jak tam było na miejscu? Czy tam czuć, że nie jednak jest dobrze, biznes będzie jeszcze dobry, tak? Jakby pomimo, że to ostatni rozsądny, przyszłościowy kawałek biznesu VR, który robimy na dzisiaj, który ma jakąś tam przyszłość, bo osobiście nie wierzę, że w Instagramie jest też jakaś tam przyszłość, bo pokolenie alfa pewnie też będzie mówić na użytkowników Instagrama boomerami. Dokładnie. Jaki tam też na miejscu był feeling? Nie? Bo jakby mnie ciekawi już to w bardziej perspektywie big techu niż stricte game devu. Powiem ci tak, że chciałbym być takim upadającym gigantem jak Facebook. Naprawdę, wziąłbym tak, to w ciemno. Ja wiem. No inna kwestia, że amerykańskie giganty tak naprawdę no nie upadają, tak? Bo zawsze mają jakąś tam formę. Tak, przede wszystkim Facebook chce być Facebookiem, czyli firmą czy platformą, do której cała reszta się będzie kiedyś odnosić i którą cała reszta będzie gonić. Tam na miejscu było bardzo optymistycznie, nie było widać żadnych znamion kryzysu. Oczywiście Facebook jest jakby być może w schyłkowej fazie, albo nazwijmy to fazie stabilizacji. Instagram i Thread sobie radzą, WhatsApp sobie jeszcze bardzo dobrze radzi. Natomiast takimi przyszłościowymi produktami dla Mety, bazując na tym, co tam pokazali i o czym się rozmawiało najwięcej, to VR jakby w pierwszej kolejności, bo jest najmocniej rozwinięty. Następne w kolejce jest AR, czyli ich okulary, które produkują w połączeniu z Ray-Banem. I to jest hit sprzedażowy w Stanach Zjednoczonych. I to jest połączone z ich własną technologią AI, czyli LAMO. I to jest jakby trzeci filar tej takiej przyszłości firmy, w której oni upatrują dla siebie sukcesu. I tam wszystko na miejscu bardzo sprawnie i bardzo imponująco wyglądało i działało. Niektóre z tych rzeczy dopiero będą wchodzić na rynek. Pytanie, kiedy wejdą na teren Unii Europejskiej, bo okulary Ray-Bana Mety można zakupić, natomiast one nie mają chyba z 80% swoich funkcjonalności, którą dostarcza tam na miejscu w Stanach Meta AI, Llama, ze względu na regulacje związane z ochroną danych osobowych. Natomiast przypuszczam, że te rozmowy się toczą i jeżeli się dogadają i w jakiś sposób to uregulują i te okulary trafią w pełni na rynek Unii Europejskiej, to również będą sukcesem sprzedażowym, bo fajne możliwości dają, robią niesamowite wrażenie, a są po prostu zwykłymi okularami, które każdy na co dzień nosi. Okej. Okay. Co jest jeszcze fajniejsze w perspektywie tego, że w Stanach, zresztą w Europie też, ale trochę mniejszy, ten monopol okularowy jest absurdalnie przytłaczający, więc jeśli Ray-Bany będą to miały, to znaczy wszystkie okulary będą mogły to mieć, albo będą dostępne wszędzie, tak, bo to też jest jakby wiedza
Już może teraz nie aż taka tajemna, ale jeszcze parę lat temu, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, że w Stanach nie można tak po prostu sobie otworzyć salonu z okularami i sobie kup sprzedać jakiekolwiek chcesz, tylko musisz brać od jednego de facto dostawcy, który ma pod sobą 40 mhm. spółek i 200 brandów. I to sobie pomyślałem, super. To naprawdę fantastyczny korporacyjny koniec świata, gdzie możesz tylko, że okulary kupujesz od monopolisty, który ma ile tam, 80% rynku, tak więc. Tak, dokładnie. Ostatecznie. Luxor Exoptica, jakoś tak się firma nazywa, produkująca tak. Ray-Bany, podpisali długoterminową umowę o współpracy, więc chyba przez najbliższe 10 lat będą współpracować i te meta Ray-Bany rozwijać, a mają również jeszcze wiele innych marek typu Oakley, i tym podobne marki, które są znane, więc to jest właśnie ta przyszłość. Tam zostały też zaprezentowane ich własne okulary AR-owe o kryptonimie Orion, które były w stanie wygenerować hologram przed tobą, bardzo taki realistyczny. Mhm. Pracowali nad nim około 10 lat, mogłem je przetestować. Kiedy pierwszy raz zobaczyli to w odcinku Star Treka, zaczęli to tak, opracowywać. Wdrażać, tak. Natomiast to, co już pokazali, robiło niesamowite wrażenie, naprawdę. Natomiast dzisiaj tego jeszcze nie produkują, bo cena dla konsumenta byłaby nieakceptowalna. Także ja myślę, że jeszcze z 3-4 iteracje tych okularów będą musiały nastąpić, zanim to trafi na rynek konsumencki, mhm. ale możliwości, które to daje, są niesamowite. I okej. Okay. Ja jakby absolutnie rozumiem. Zresztą jakby ja przynajmniej mam taki feeling. Jesteśmy pomimo szaleństwa na świecie, pomimo Ukrainy, Tajwanu, Izraela i tak dalej, jesteśmy w momencie, w którym równolegle Star Trek się realizuje i urzeczywistnia, tak? Tak. Tesla robi swoje, pokazuje roboty, łapie wielkimi pałeczkami lądującą rakietę, co się jeszcze dosłownie parę lat temu wydawało się absolutnie niemożliwe. Ty no, mówisz, że w zeszłym roku się wydawało niemożliwe, tak, jeżeli tak, popatrzysz, tak. ile mieli nieudanych lądowań po starcie, tak. to gdzie lądowanie z przechwyceniem właśnie przez pałeczki. Tak, i jeszcze 10 lat temu też jakby wysyłanie ludzi w kosmos wydawało się niesamowite, rozmowy o kolonii na Marsie czy na Księżycu wydawały się absurdalne, ale pierwszy raz, kiedy zauważyłem, jak śmiesznie wyglądające pałeczki na tych zdjęciach z daleka, łapią tą rakietę, a potem przybliżenie, że one nawet nie złapały, bo one się ledwo ruszyły, tak po prostu rakieta. Tak. Bo to jest jakby też śmieszne, że fenomen. Wszyscy pałeczkami przyciśnięto, złapano rakietę, a potem patrzy na filmik z przybliżenia. Nie, one tam dalej były. To rakieta po prostu wylądowała z taką precyzją, że się między te pałeczki zmieściła. Tak. Co jest jeszcze bardziej absurdalne, ale i fascynujące. I żyjemy w tym świecie, w którym tego typu rzeczy się dzieją, tak już nawet nie bardzo chyba możemy się śmiać z tego, że będziemy mieli kolonie na Marsie, bo jeśli udało się to zrobić, te wszystkie rzeczy w ciągu tych dosłownie dekady ostatniej, tak, bo to są wszystko osiągnięcia ostatniej dekady, to nie są osiągnięcia początku wieku, ale tej takiej faktycznej new age'owej dekady ludzkiej technologii. Ty mówisz o hologramach, o okularach, które ja rozumiem w perspektywie mają faktycznie kompletnie globalny, monopolistyczny zapęd pod tytułem, że każde okulary na świecie za ileś tam lat będą de facto okularami, jeśli nie AR-owymi, to do jakiegoś stopnia VR-owymi, którymi będzie można robić wszystko. Czyli absolutnie science fiction na takim poziomie zaawansowanym, który nam się wydawało, że będzie dostępny w XXI wieku. Tak? To tak. Już nad tym pracujemy. Tak? Tak. I teraz jesteśmy w przededniu jakby kolejnej rewolucji, jakkolwiek to absurdalnie i śmiesznie nie brzmi. I teraz powiedz mi, jak to wygląda teraz, ściągając na ziemię to wszystko i twój kawałek biznesu, wasz sukces. Jak tam rynek inwestorski na to reaguje i na to, że robisz jakiś fragment w biznesie,
growym, który jest kreatywnym, najbardziej perspektywicznym, najbardziej rozwojowym przemysłem na świecie, prawie że, tak, oprócz Big Techu, i jednocześnie robisz w kawałku VR-owego Big Techu, który też ma przyszłość, może nie zagwarantowaną, ale szeroko olbrzymią przed tobą. I teraz, czy wróciłeś z Mety i czy dostałeś telefon od inwestora? Tak, zróbmy to. Wierzę, teraz wierzę. Wierzę, że widziałem, że byłeś. To wygląda w końcu dobrze. Przyszłość jest tutaj. Masz tutaj 10 milionów dolarów. Aż tak to nie. No, ze względu na to, że zacznijmy przede wszystkim od sytuacji, w której polski game dev jest jako taki. Mhm. I tej ścieżki, którą gdzieś przeszedł, i od tego hura optymizmu, i w zasadzie co druga spółka wchodziła na New Connect albo na główny parkiet. I było tych spółek zatrzęsienie i każdy mówił, że Polska game devem stoi, a dzisiaj mamy już w zasadzie od roku, a w zasadzie można powiedzieć od premiery Cyberpunka w grudniu 2020, mamy taką dosyć brutalną weryfikację tego rynku, więc inwestorzy zrobili się bardzo ostrożni. Ale podkreślmy, weryfikację rynku inwestorskiego samego siebie de facto. Tak. Tak, bo w przeciągu ostatnich 4 lat w polskim game devie nie wydarzyło się nic złego. Tak? Jakby ani Cyberpunk nie był porażką, ani Dying Light, ani Frostpunk. Tak? Parę studiów upadło, przestały mieć pieniądze, parę gier się nie wydarzyło, ale jakby, żeby była jasność, bo ja nadal tego nie słyszę gdzieś tam, z ludźmi rozmawiam i rozmawiam o rynku kapitałowym, tak? De facto nie przestaliśmy robić dobrych gier. Nie, znaczy bo to i to dodajmy, tych takich tytułów AAA-owych, czyli tych dużych, mamy nadal ciągle potencjał i jesteśmy w tej takiej czołówce światowej. Natomiast rynek ciągle jest na takim etapie weryfikowania się. Głównie, tak jak wspomniałeś, inwestorzy weryfikują sami siebie i swoje decyzje. Natomiast same studia też powoli zaczynają być weryfikowane i ten okres jeszcze się nie skończył, on jeszcze troszeczkę potrwa. Natomiast jeżeli mógłbym określić profil swojego wymarzonego inwestora, którego chciałbym do Spectrala gdzieś pozyskać, jeżeli nadszedłby taki moment, to chciałbym, żeby to był albo inwestor branżowy, albo inwestor VC, który jest branżowy, czyli skupia się i specjalizuje się w branży game dev, bo z całym szacunkiem dla inwestorów finansowych i ich kapitału, fajnie mieć wsparcie u swojego inwestora i jakby nie tylko smart money, znaczy żeby to nie było tylko money, ale żeby to było smart money, czyli oprócz tego, że robimy tam jakąś rundę finansową, dodajemy wam jeszcze na przykład kontakt tutaj do takiego wydawcy albo kontakt tutaj do takiego dewelopera i porozmawiajmy o przeniesieniu jego gry czy jego portfolio do VR-u. To jest taki mój wymarzony profil inwestora, którego chciałbym gdzieś tam pozyskać. Natomiast nie jest tak, że to musi być już tu i teraz, spokojnie, cierpliwie po prostu obserwuję, co dzieje się na rynku. Okej, bo ja jakby z zewnątrz na to patrząc, ogólnie jest dobrze, jesteśmy niedokapitalizowani jako rynek, tak, rynek kapitałowy się tam sam sobą zawiódł i zniechęcił i wycofał, ale wróci kiedyś tam. Nie wiem, czego oczekiwał, ale moim zdaniem merytorycznie dostał to, co dokładnie chciał, więc to takie... Bardzo delikatnie to ująłeś, ale się zgadzam, tak. Nie, bo rynek kapitałowy przyszedł do sklepu, poprosił ubranie, uszyto na niego ubranie, on dał szczególne wytyczne, niektóre nawet elementy ubioru wyszły lepiej niż powinny i mówi, dobra, to ja wrócę za tydzień, jak uszyjecie, tak? I potem dostaje to i mówi, nie, ale to nie o to mi chodziło, to miało być ładniejsze, ale jest dokładnie tak, jak chciałeś, nawet trochę lepsze. Nie, ale mi chodziło o coś innego, także ja podziękuję. To jest dokładnie tego typu reakcja, którą niestety jako serwis provider wieloletni absolutnie wiem, że to naturalna sytuacja we współpracy z klientem. Niemniej jednak
Wiele polskich studiów dzisiaj powinno mieć więcej pieniędzy niż ma, a w waszej perspektywie, w twoim case'ie, jako studio, które zrobiło mega trudny tytuł, w mega trudnym okresie i z sukcesem tytuł VR-owy na bazie bardzo successful PC-towego tytułu, który też ma przed sobą jakąś tam długoterminową przyszłość i spore community, to dzisiaj wy i parę naście, parę dziesiąt jeszcze pewnie studiów z Polski, to co powiedziałem, wy powinniście dostawać tam raz na miesiąc maila, telefon od inwestora tego czy innego z pytaniem, ile chcesz pieniędzy? Tak nad tym szczerze się zastanowiwszy, nie? Bo jak byłem na Gamescomie, to tego słyszałem, jak studio niemieckie, czy francuskie, czy jakiś amerykański team, czy kanadyjski ma pieniądze stąd i stamtąd. I sobie myślę, okej, to gdzie są te pieniądze, które spływają na polskie studia, które robią dokładnie samo albo na dużo lepiej. Nie? I potem słyszę na Twitterze dyskusję, że a czemu Frostpunk nie miał 60 tysięcy w piku w dniu premiery. Nie? I jakby krew mnie zalewa, bo jest jakieś oderwanie gdzieś tam od rzeczywistości. Tak? Albo słyszymy, że no, kurs bitów znowu padł, albo kurs CDP-u znowu padł, bo chociaż teraz nie wiem, jaka jest sprawa z tej ostatniej aferze z CDP-em. I czy w końcu wywalili któregoś tam dyrektora, czy nie wywalili, czy CDP jest woke, czy nie jest woke. Chciałbym się dowiedzieć kiedyś, tak szczerze, naprawdę chciałbym się dowiedzieć, jaka jest rzeczywistość. Ale czy twoim zdaniem nie ma na to przestrzeni, bo jakby ja rozumiem, że macie dzisiaj komfort, że możecie sobie powiedzieć, że poczekamy, że jesteście cierpliwi, ale jak na tym się zastanowisz, to tak, robicie, zrobiliście dużo, więcej niż się można było spodziewać w trudnych warunkach, zapewnie absolutnie oburzająco niskie pieniądze, znając życie i niski budżet. Jakby to jest moment, w którym powinniście się keszować z tym, co robicie. I myśleć o tym, że no działamy. Nie, powinniście mieć gdzieś z tego rynku kapitałowego, czy polskiego, czy zagranicznego, czy branżowego, czy niebranżowego, gdzieś te pieniądze wyciągać. Dlaczego tak nie jest, mój drogi? Myślę, że rynek, w szczególności kapitałowy, troszeczkę się zraził do tego, co się dzieje na co dzień na naszej giełdzie. Jakby już abstrahując od tego, jakie są podstawy tego, co się dzieje i czy jest zrozumienie, czy jest brak zrozumienia. Teraz chyba jakby zainteresowanie i miłość inwestorów rynku kapitałowego przenosi się powoli na spółki sektora kosmicznego. To się zrobił taki bardzo nośny temat. No i AI, miejmy nadzieję, tak? I AI, to za chwilę co druga spółka będzie robiła AI przecież i wykorzystywała tej AI w swojej działalności. Natomiast ja myślę, że rynek musi okrzepić. Co, że ci jeszcze wejdę? Wszystkie polskie studia powinny wydawać komunikaty, że oni też robią z AI. Tylko nie to, że Art tak robi AI, tylko robimy AI, które będzie lepsze i prawdziwe i będzie dawać, nie, robić roboty, ale przy okazji i przy okazji soft pod rakiety kosmiczne, bo to tak, żeby na tym hype'ie skorzystać jak najbardziej. Natomiast ja bym drony, chciał, żeby... bojowe tak, drony. Żeby studia gamedevowe po prostu mogły się w spokoju zająć tym, na czym znają się najlepiej, czyli tworzeniu i kreowaniu bardzo fajnych gier. Wideo, bo na tym się znamy. Naprawdę mamy fantastycznych ludzi w Polsce, jesteśmy doceniani w Europie i na świecie. I być może nawet jesteśmy, bo tak usłyszałem właśnie też na tej konferencji, o, że studio z Polski, wy jesteście tani. Także tak. I tu, ale to też nie jest jakby złe, bo z jednej strony to może być naszą zaletą, że jak się rynek troszeczkę okrzepnie i te duże studia zaczną szukać jakichś alternatyw dla swoich IP, dla swoich znanych tytułów, tak jak Ubisoft zrobił to z Assassinem, to właśnie nie pójdą do studia amerykańskiego, australijskiego czy francuskiego,
bo my wygramy i jakością, i ceną. To pozwoli zarobić zarówno nam, jak i takiemu dużemu podmiotowi, a przy okazji dowieziemy dobrej jakości tytuł, który da jakby frajdę graczom i ten, bo to jest najważniejsze w tej branży, o czym to jest jakby druga rzecz, że inwestorzy o tym zapominają, że tu jest biznes tylko wtedy, jak się dowiezie jakość, którą konsumenci, czyli gracze docenią i pokochają. I wtedy można robić biznes i dzięki tym graczom ten biznes jest utrzymywany. Bo mam takie wrażenie, że o tym się zapomina na co dzień. Tak i jednocześnie, znaczy tak, ale gracze są ważni w całym procesie, jak najbardziej. Niemniej funkcjonujemy w środowisku, które jest trudne samo z siebie i robienie gier jest po prostu trudne. Jak robiliśmy zawsze na takim trybie hardkorowo trudnym, to jakby jakościowo wskoczyliśmy, branża pewnie, na jakiś tam wyższy poziom, bo też AAA-ów albo blisko AAA-ów się w Polsce teraz robi pewnie chyba 12 tak naprawdę, więc więcej niż przez ostatnie 20 lat razem wziętych zrobiliśmy razem jako przemysł. Jakby ludzi jest zatrudnione nadal dużo, bo może nie jest tam wzrost zatrudnienia, nie urósł, ale to też są specjaliści już jakby wiekowo starsi, więc expertise także podrosło. Ceny wynagrodzenia strasznie nie wzrosły, więc jakby de facto wartość całej branży wzrosła. Perspektywiczność została nadal równie wysoka, czy nawet wzrosła, bo wy dzisiaj... Tak, no jakby ja wiem, że wzrosła, ale jakby tak powiedzmy dla bezpieczeństwa to mówię, jakby ktoś chciał dyskutować z tym, bo ja wiem, że wzrosła, bo wy dzisiaj jesteście więcej warci, niż byliście warci 2 lata temu. Gry VR-owe dzisiaj są bardziej perspektywiczne niż 2-3 lata temu. Tak? Większość studiów robiących, mających 10, paręnaście osób w teamie, jeśli ma jakiś nawet kawałek tytułu zrobionego, tak, ich praca, jak się usiądzie na cyferkach, jest potencjalnie więcej warta niż była 2-3 lata temu. Tak? Jakby więcej ta ich praca może przynieść. Tak? Jednocześnie za tym, za wzrostem tej wartości, tej takiej mega skali, tak? nie poszły wypłaty, pieniądze i jakby możliwości rozwoju jako takiego. Tak? Jakby nadal jesteśmy w dosyć trudnym momencie. Bo jest jak jest, bo jesteśmy w Polsce. Tak? Bo jesteśmy w Polsce, dokładnie. Tak, znaczy moment jest trudny i on jest trudny już od jakiegoś czasu i przez jeszcze jakiś okres trudny będzie. To się musi być może troszeczkę przeczyścić ogólnie sytuacja na rynku. Niektóre podmioty może będą musiały zniknąć albo się z kimś połączyć, tak już czysto inwestorsko patrząc. Natomiast mam nadzieję, że każdy z tych właśnie dużych AAA-owych tytułów, który został gdzieś tam zapowiedziany i który jest w trakcie produkcji, zostanie dowieziony. Bo ja mówię, oczywiście każda spółka czy każdy game developer dla siebie jest w pewnym sensie konkurencją, bo jakby walczymy o uwagę i czas konsumenta, czyli gracza, ale tak naprawdę jeżeli inna firma odniesie sukces, to tylko jest dobre dla rynku. I ten rynek będzie miał perspektywy, zostanie dostrzeżony, napłynie do niego więcej kapitału, więc jak najwięcej tego sukcesu potrzebujemy, więc miejmy nadzieję, że właśnie każdy, albo przynajmniej z 80% tych tytułów, o których wspomniałeś, zostanie dowieziona i to z super jakości. Tak, i tylko odnosząc się do tego, jak w 2018-19 podczas Gold Rusha inwestycyjnego wszyscy mówili, że trochę ze sobą konkurują, ale de facto nie konkurowali, bo pieniędzy było w brud i wszyscy mogli pójść do zachodniego publishera i dostać dobry deal. Dzisiaj ci wszyscy nie mogą tych samych pieniędzy, czy odpowiednio dużych, ściągnąć z rynku polskiego kapitałowego, ani z giełdy, ani z debiutów. I jednocześnie dla zachodnich publisherów
ja nie mam, strzelam sobie, ale pewnie tak jest, jakby, że jakby jest ograniczona liczba pieniędzy w ogóle na rynku, a tym bardziej jest ograniczona na projekty z rynków wschodzących, tak? Bo jeśli, jeśli czy to Focus, czy no niech będzie, załóżmy, że Focus, tak? Jeśli ma w głowie kwotę X na tytuły na najbliższe 2-3 lata, no to mniemam, że Polska jest tam w jakimś brakecie, tak? To nie jest tak, że wydaje pieniądze, bo też jakby tytułów poza topką, poza CDP-em, poza bitami, poza Techlandem, też nie ma aż tak dużo, więc te kilkadziesiąt firm, które chce walczyć o duże pieniądze, to walczy teraz, dopiero teraz faktycznie walczy ze sobą stricte o ten bardzo ograniczony tort, który na pewno został jakoś tam zregionalizowany. Więc to jest hardkorowa sytuacja. Więc jesteśmy do przodu, ale jednocześnie jesteśmy do tyłu. Tak, natomiast są też takie jakby przebłyski nadziei, tylko w zależności oczywiście, czego dany inwestor szuka, bo nie pamiętam teraz kwoty, ale ona była dosyć znacząca. Były producent chyba z CDP-ów, Konrad Tomaszkiewicz, założyciel Rebel Wolvesów, pozyskał całkiem sporą sumę na projekt, który obecnie robi, więc i oczekiwania są spore, więc jeżeli oni jest... To chyba tak rzutem na taśmę tuż przed jakby tym takim kryzysem, który mamy teraz gdzieś tam się zaczął w okolicach wojen, więc jakby... Nie, wydaje mi się, że to było już chyba w trakcie tego kryzysu. Tak, ale chyba zaczęli nie będę się upierał. Chyba jeszcze to zaczęli ugadywać przed tym kryzysem, więc jakby... To nie jest fakt, oczywiście, to nie było tak, że przyszli i się dogadali w jeden wieczór. Natomiast takie case'y są, więc jest i nadzieja, więc ja tak liczę, że to jest kwestia tylko ludzi, którzy stoją za projektem i ciekawości samego projektu. Natomiast z drugiej strony są też przypadki, jakby już abstrahując gdzie i co i jaki projekt, gdzie bardzo spora liczba osób pracuje nad czymś, co wiedzą, że na przykład w samej grze nie zostanie wykorzystane ani nawet w marketingu, tylko po prostu robią, żeby robić. I takie przypadki też są, więc te pieniądze niekiedy są zupełnie bezsensownie przepalane przy tej dużej skali projektów i to też jest sposób na pozyskanie środków, czy przynajmniej zaoszczędzenie trochę tych środków. Trzeba konserwatywnie patrzeć na budżet i pilnować każdej złotówki, co nie zawsze jest łatwe i wymaga dużej dyscypliny, ale to chyba dzisiaj jest jedyny sposób, żeby na tym rynku przetrwać. Okej. Dobrze, to powiedz mi jeszcze w takim razie, bo powoli jakoś tam się zbliżamy do końca, widzisz jakoś tam przyszłość przed wami, ale jednocześnie wiesz, jaka jest realność i wiesz, że jest trudna. To rozumiem. Jesteś po dużej premierze, znaczy no, w premierze macie jakąś tam przyszłość, rozumiem, że na razie też nie możecie za bardzo zdradzać, co dalej robicie, niestety. Czy możesz? Ile możesz zdradzić? Mogę zdradzić tyle, że dzisiaj jest spory update Halloweenowy, który trafia do naszej gry. Za niedługo, bo w tym roku opublikujemy największy update w ogóle, czyli update koopowy. Będzie to koop wersji alfa, gdzie chcemy zebrać jak największy feedback od graczy i usprawniać tą grę i pójść w kierunku, w którym jest dla nich najbardziej oczekiwany. Jest to jakby update darmowy zupełnie, ale największy jakby tutaj w historii naszego studia i tego projektu. Zaraz po samym projekcie mogę tylko zdradzić, że termin release'u zostanie ujawniony na PGA. Także zapraszam na nasze stanowisko, które mamy zarazem z Render Cube, czyli deweloperami płaskiej wersji Medieval Dynasty. Będzie tam można tego koopa potestować, a przy okazji ujawnimy, kiedy release dokładnie w tym roku będzie, a już jest to całkiem niedługo. I mam nadzieję, że będę również mógł zdradzić na PGA albo tuż po PGA nasz następny krok i nasz następny projekt. Okej. Okay. No dobrze, czyli coś się tam waży i to więcej niż jedna rzecz. Bardzo, bardzo fajnie słyszeć. Także powodzonka na miejscu. Szkoda, że w ten sam weekend wypada i Paris Games Week, i EGX w Londynie, więc jakby to trochę pewnie
optymalizuje zasięgi PGA, ale to jakby z drugiej strony, jakby sobie poradzicie to, to dla was może nie jest największy problem. Nie? Nigdy nie ma dobrej daty, trzeba robić po prostu swoje i robić to najlepiej, jak się potrafi. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze w takim razie, jak jeszcze widzisz, już w sumie trochę tego omówiliśmy, takiej gdzieś tam przyszłości tej najbliższej, czy branżowej, czy VR-owo-growej, czy ogólnie growej, bo ona jest skomplikowana, ale jak myślisz, gdzie będziemy za te 2-3-4 lata, bo jesteśmy w tym takim skomplikowanym, it's complicated, taki mamy status związkowy i w sumie nie wiadomo, co będzie się działo, ale to na pewno będzie się działo, bo no może jeszcze z rok ten kryzys potrwa, ale już potem będzie dobrze. Tak? I czy masz podobny feeling, bo tu parę razy dzisiaj wspominałeś o tym, że za chwilę już się tam, czy jeszcze trochę musimy poczekać, ale zaraz zobaczcie. Gdzie będziemy za 2-3-4 lata w tym kolejnym cyklu? Gdybym to tak dokładnie wiedział, to już bym tam inwestował swoje pieniądze. Natomiast mam nadzieję, że game dev w Polsce będzie mocniejszy niż jest dzisiaj. Powstanie wiele fantastycznych tytułów i w zasadzie będziemy mieli status najlepszych producentów tej branży na całym świecie. Bo myślę, że już, jest to... Już nie ci najtańsi. Znaczy, już nie ci najtańsi. Nie, bo chyba nie tani, jesteśmy tak. Jako najtańsi, tylko tani. Jesteśmy tani, tak. W drugiej grupce od dołu jesteśmy, tak? W drugim koszyku. Tak, ale żeby to było racjonalnie wyceniane dla jednej i dla drugiej strony, żeby były dowożone jakościowe produkty i mam nadzieję, że jak najmniej tych layoffów będzie w tym czasie i że żadne studio nie upadnie. Tego bym sobie życzył. Mhm. Natomiast z perspektywy Spectral Games to za 2-3 lata mam nadzieję, że już będziemy po premierze naszego drugiego tytułu, który za niedługo ogłosimy. I będziemy ogłaszać trzeci, bardzo duży, taki mój wymarzony i to dopiero będzie przyszłość VR. Okej, okay. ale VR, tak? Jakby nadal tak. Po tej stronie barykady zostajecie, tak? Nie kusi tak. Was, żeby przejść na jasną stronę mocy, albo w sumie, nie wiem. Wy to jesteście takie trochę High Republic, bo jesteście tacy, wiesz, elitarni, tak to nazwijmy. Trzeba mieć pewien status, żeby wejść na poziom, wiesz, headsetowy. Dużo zacięcia i dużo wiary w siebie, to przede wszystkim. Czy nas nie kusi? Na pewno obserwujemy, na pewno rozmawiamy wewnętrznie i mamy parę pomysłów, natomiast core'em naszej działalności pozostanie VR. Natomiast czy jakbyś mnie zapytał, czy powiem, że nigdy nie wejdziemy w segment gier płaskich, to tego nie powiem, okay. Bo przyglądamy się, oceniamy swoje kompetencje i słabe, mocne strony, ale musimy mieć pomysł, w który sami uwierzymy jako gracze. No bo tutaj jakby ta wieloplatformowość jest kompletnie popularna, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, tak jakby mało studiów zapowiada, że będzie robić i mobilki, i pecetowe tytuły, tak? Jakby mm-hmm. Zawsze się zastanawiałem, czy to jest dobra droga, czy nie powinno się jakby czerpać z obu światów obok siebie, tak? Jakby tam są kompetencje na różnych obszarach, które gdzieś tam się pokrywają i da się z tego coś fajnego połączyć. Dzisiaj z Maćkiem Strużyną chwilę rozmawiałem z Crazy Goat Games, bo on tam chwalił się na LinkedInie, że zrobili 150 tysięcy wishlisty dla swojego... Widziałem, tak. Dla swojej gry Worshippers of Cthulhu. I powiem szczerze, jakby, bo wiem, że oni mają to doświadczenie z mobilek, tak? I to tutaj działa, nie? Jakby jak gra się sprzeda, to już dzisiaj dla mnie to jest trochę może drugorzędne, bo samo to, że już jakoś tam udało im się opanować algorytm Steama, to już jest sukces. I nawet gra się super mega nie sprzeda, które zresztą self-fundują, też z mobilek,
Tak więc jakby nie mają takiego noża na gardle, że jak się nie sprzeda 100 tysięcy kopii, to prawda, sprzedajemy dom i dzieci. Jest kłopot. I wszyscy bankrutujemy. Bo to chyba nie jest ich sytuacja biznesowa. Tak jakby, nie wiem, Maćka, czy wpadnie do mnie na podcast, obiecał, że kiedyś tam będzie, bo chciałbym z nim porozmawiać o tej multiplatformowości. I wy też się absolutnie w ten trend wpisujecie. Koncept, bo jakby jakieś tam pieniądze zarobiliście, nie wiem na ile duże, ale jednocześnie jakby macie community, jakąś tam kartę na Steamie i tak dalej, i tak dalej. To już są jakieś narzędzia, które często takie startujące indie studia no, muszą spędzić kolejne ileś tam lat, żeby sobie wypracować. Więc to pytanie, czy nie jest to troszeczkę kuszące, tak? Nie przerzucenie się z VR na PC, ale posiadanie na przykład własnego teamu, który też robi PC-towe tytuły. Tak, jest jak najbardziej kuszące. Tak jak mówię, przyglądamy się temu, szukamy pomysłu, ważymy swoje słabe i mocne strony, natomiast przyjęliśmy tu taką strategię rozwoju Spectrala, że rośniemy organicznie i staramy się bardzo jakby konserwatywnie do tego podchodzić, bo nie sztuką jest rzucić ileś tam sił i robić dany projekt, a za pół roku się rozjechać finansowo, jak będzie taka możliwość, że będzie nas stać na zbudowanie takiego drugiego teamu, to na pewno pomyślimy nad tym. I też mi się, ja mogę tylko ze swojej strony dodać, że bardzo mi się taki koncept wieloplatformowości podoba. Cieszę się, że wyciągnąłem to z ciebie, także i mamy widzę, to na papierze. Widzę przyszłość w takim podejściu. Tylko to musi stać na twardych finansowych nogach. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, jak widzisz VR-owy segment growy polski pod tytułem dzisiaj mamy tych studiów, no nie wiem, tak zarabiających na robieniu gier VR-owych. Ile? 10? Tak naprawdę zarabiających dzisiaj? Że ma stały zespół i jest 10? Czy nie znajdziemy? 5, 6 może, o których przynajmniej ja wiem. No to mamy giełdowe Carbon, mamy Incuvo, mamy 3R Games, potem mamy twórców Superhota, chociaż oni tą spółkę porzucili, robią teraz swój drugi projekt już troszeczkę innym składem, ale też mają finansowanie pod ten projekt i tutaj jakby działają. Jest chyba Immersion Studios, ale oni poszli bardziej w AR i w coś innego niż game dev, więc no tak, powiedziałbym bardziej na palcach jednej ręki można to policzyć. No to jeszcze wracając do tego pytanka poprzedniego, że co będzie za 3-4 lata. Myślisz, że dostaną te teamy i dojdą może z 1-2 młode? Czy w którymś momencie znowu będzie jakiś taki mini boom na VR-owe studia? Nie? Bo jakby ja obserwowałem to, bo my przez lata pracowaliśmy dla Game Dusta, jakby obserwowałem ich gdzieś tam wyniki i gdzieś tam trochę pod skórą człowiek mógł przeczytać, że fajne są plany i tak dalej, ale jakby ta skala nadal była stosunkowo mała w porównaniu do standardowego studia. No i teraz jak widzisz to dzisiaj, tak w tej perspektywie, jak VR ma wzrostów, czy w tym naszym lokalnym podwórku się jakieś nowe tytuły, nowe teamy bardziej będą mogły odnaleźć? Myślę, że pozostaną te studia, które są już teraz jakiś sukces na swoim track rekordzie mają, plus ewentualnie pojawi się jedno, może dwa, ale to nie ze względu na jakąś słabą popularność VR-u, tylko trudność produkcji na tym rynku i tu trzeba naprawdę doświadczenia, bo to nie jest tak, że deweloper gry płaskiej czy konsolowej przejdzie i nagle zacznie tworzyć gry pod VR. Tam jest troszeczkę inna specyfika produkcji VR-owej. Okej. Okej, no to tylko trochę jest smutne i w ogóle, ale fajnie, że to zlokalizowaliśmy, to jaka jest przyszłość. Także kochani, nie wchodźcie w VR, bo i tak jest ciężko. Nie, znaczy jest stabilnie, to nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było satysfakcjonująco i żeby pracować przy satysfakcjonującym IP, które VR na pewno umożliwi. Okej, dobrze. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, dziękuję, że się pojawiłeś troszeczkę. Dziękuję za zaproszenie. Znaczy nie zdradziłeś jakoś tak za dużo. Mi się wydaje, że mi Radek Rodużnik w zeszłym tygodniu chyba trochę więcej zdradził, także, ale to ja jeszcze może wyciągnę i potem to od Łukasza trochę od siebie. Albo od Łukasza, albo zrobimy drugi podcast na PGA, także to wiesz.
Tak, no to ja Państwu wszystko potem przekażę. Zrobię oddzielny odcinek ploty z PGA i wszystko, co usłyszę gdzieś tam w mrocznych zakątkach PGA albo Gica, postaram się sprzedać. Powiedz mi jeszcze, jaką masz radę na sam koniec, bo takie moje jest prywatne marzenie, żeby gdzieś tam trochę młodych osób branżuniowych słuchało tego typu podcastów, żeby nie myśleć tylko o tworzeniu gier jako tworzeniu gier, bo i artystycznej stronie devowej, bo to absolutnie jest niezbędne, ale o też jako biznesie, jako karierze, jako rozwoju, bo wiem, że często o tym się zapomina. Jakie masz rady dla tych młodych? Co robić, jak robić? Jak z prawnika stać się prezesem? No jakby wiesz, takie luźne porady. No. Zakładam, że młodzi to nie mają rodziny ani kredytu na głowie, więc są u progu swojej kariery zawodowej. Tak, czyli nie bierzcie domów ani rodzin, ani dzieci. Super, to był świetny odcinek. Nie. Żeby warto próbować i przede wszystkim patrzeć na to, w jakim teamie pracujemy, bo ja uważam i to zawsze powtarzam, że największą wartością dodaną game devu są super ludzie, z którymi możemy współpracować i pracować, bo oni nas rozwijają, a przy okazji czynią tą pracę przyjemniejszą. Ja takie szczęście mam, uważam, że mam super team, udało nam się go super tutaj z Łukaszem zbudować i jeżeli mógłbym komuś coś poradzić, to patrzcie, z kim współpracujecie, bo to ma być dla was przyjemność. Działacie w branży kreatywnej, która ma powodować niecierpliwość pojawienia się w pracy, żeby znowu móc robić super projekt. A to w głównej mierze zależy od ludzi. Bardzo miłe określenie i jednocześnie zachęcające, ale podnoszące na duchu. Bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję ci. Dziękuję. Słuchaj, dziękuję ogólnie za obecność. Powodzonka przy ogłoszeniach. Do zobaczenia pewnie na PGA i GIS-u. Jeśli tak ktoś się z oglądających Państwa zastanawia, to zapraszamy. Jak zawsze, bo chyba wszyscy albo mam nadzieję, że prawie wszyscy branżowo będą. Więc do zobaczenia na miejscu, powodzonka w przyszłych projektach i zobaczmy, gdzie się ten VR faktycznie znajdzie za rok. Może zrobimy sobie podsumowanie. Porozmawiajmy, wówczas, tak. Gdzie co się udało zrobić, zobaczymy, jakiego to typu będzie rozmowa za rok. Czy to będzie taka smutna, no wiesz, no trochę nie wyszło, ale staraliśmy się. Ale walczyliśmy, tak. Do samego końca. A może będziemy uśmiechnięci w bardzo dobrych nastrojach. Nie, no właśnie o to chodzi, że powinny być dobre perspektywy. Tak jakby oby. Na papierze to wygląda, że powinno się wszystko udać i jakby odbić jeszcze bardziej. I tego wam życzę, bo na ten sukces i zapracowaliście i zasłużyliście, więc bądźcie w tej takiej forpoczcie, bo ten nasz polski VR trochę się przecierpiał, tak myślę, jak wszyscy, ale pewnie cyfrowo, statystycznie, pewnie procentowo nawet więcej VR-owych studiów przecierpiało i nacierpiało się. Bo jesteśmy mniejsi po prostu. Tak, więc jakby z 20 iluś tam powiedzmy, czy 20 studiów no, poradziło sobie parę dosłownie, mniej niż 10. Więc oby ten trend, ten spadkowy się nie utrzymał, wręcz odwrócił, tego wam życzę. I cóż, szerokości, Godspeed i widzimy się w Poznaniu. Dzięki serdeczne. Dzięki. Do zobaczenia w Poznaniu. Państwu słyszymy się, pozdrawiam, słyszymy się za tydzień, nie wiem, czy się usłyszymy, chyba się usłyszymy. Tak, usłyszymy się za tydzień, jeszcze przed PGA, więc do usłyszenia. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Na razie.